Dzisiejszy program wypełni głównie relacja z Filharmonii Koszalińskiej, która jak zwykle w maju świętowała urodziny, w tym roku 199 swego patrona Stanisława Moniuszki. Zajrzeliśmy też do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej na finał konkursu poetyckiego Koszalińska Niezapominajka. Bogu serdeczne dziękczynienie za spokój, zgodę, trud codzienny, za miłość drugiego człowieka i za wszystko. Małe radości tak wiele w życiu znaczą. Nie szukaj szczęścia gdzieś daleko. Ono jest obok, bardzo blisko. Bo jakże może być inaczej? 9 dorosłych uczestników i aż 25 dzieci zostało nagrodzonych w 9 edycji konkursu poetyckiego Koszalińska Niezapominajka upominkami i publikacją swoich wierszy w specjalnie wydanym tomiku. Wszystkie zakwalifikowane utwory wybrzmiały głośno podczas uroczystości rozdania nagród. Muzycznie wzbogacili ją podopieczni Pałacu Młodzieży. Coś tam w trawie piszczy, dzwoni, co szeleści, chrzęści, miota. Pewnie jakiś elf czy duszek, nie, to tylko pasi konik, pasi konik. Cały trzęsie się biedaczy, z galarety małe nóżki. Może boi się i płacze, malusieńki pasi konik. Mazur z opery Halka otworzył koncert muzyki polskiej, którego całą pierwszą część wypełniły kompozycje Stanisława Moniuszki. Z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Koszalińskiej, którą poprowadził Jakub Chrenowicz, arie z oper patrona koszalińskiej sceny muzycznej i utwory z jego śpiewnika domowego wykonał tenor Leszek Świdziński. W dzisiejszych czasach łatwo zapomnieć o tym, po co on tę muzykę pisał. On ją pisał ku pokrzepieniu serc i warto pamiętać o tym, że ona miała swoją funkcję, ona miała pielęgnować naród, miała tę wspólnotę narodową bez państwowości podtrzymywać. To było niezwykle ważne, kiedy patrzymy zwłaszcza na te jego mniejsze utwory ze śpiewnika domowego.
tak jak Mickiewicza trudno nie kochać za naszą epopeję narodową, tak jak tak Moniuszki trudno nie kochać za operę narodową, za wspaniałe pieśni, śpiewniki domowe, które śpiewamy wszyscy od wielu pokoleń i przynoszą nam wiele radości, a także wiedzy o naszej kulturze, o folklorze, o uczuciach naszych przodków. Także Moniuszkę kochamy, kochamy, proszę Państwa. Tutaj zawarte są wszystkie uczucia, bo miłość do ojczyzny, miłość do kobiety, a także miłość do matki. I na tle naszej historii ta pieśń, ta aria wygląda bardzo okazale i najbardziej wiarygodnie. Najbardziej tę arię kocham.
Moniuszko był moją fascynacją od dziecka, dlatego że pierwsze utwory operowe, jakich słuchałem, to były właśnie utwory z opery Straszny Dwór. To była aria Stefana, która mnie ujęła. Aria z Kołuby oczywiście, przepiękna, zabawna, mroczna również. Potem poznawałem pieśni Moniuszki, kiedy sam uczyłem się śpiewu w szkole średniej. Poznawanie tego repertuaru zagrzewało mnie do dalszej pracy nad techniką wokalną, nad głosem własnym. No i potem, kiedy już w operze śpiewałem Stefana w Strasznym Dworze, to był szczyt osiągnięć. Zawsze trzeba traktować tę muzykę w sposób nieco metaforyczny, niedosłowny. Ona zawsze ma w sobie drugą warstwę, tę warstwę narodową, tę warstwę podtrzymywania tego właśnie ducha narodowego. To nie był tylko kompozytor, tylko to była postać historyczna niezwykle ważna dla tamtych czasów.